Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej podsumowania wyborów uzupełniających do Senatu w okręgu numer 59, ale też podziękowania, przede wszystkim podziękowania wyborcom, dzięki którym tak naprawdę możemy mówić o tym rozstrzygnięciu, więc tutaj o tej aktywności, bo naprawdę możemy mówić, że w wyborach uzupełniających, w których często ta frekwencja jest bardzo niska, ta frekwencja w ostatnich wyborach była wysoka. A nim zaczniemy, pragnę przekazać wszystkim paniom za pośrednictwem mediów najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Pragnę też pogratulować pani Annie Marii Anders, wygranej w tych wyborach. No i żeby nie przedłużać, przekazuję głos panu Mieczysławowi Bagińskiemu, kandydatowi Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach. Szanowni Państwo, ogrom doświadczenia, dobrych rad i potrzeba przekazu jest tak silna i tak bogata, że po raz pierwszy przed Państwem będę się posługiwał no jednak tekstem napisanym, żeby nie zatracić niczego z hierarchii tych spraw, ani również z adresów, pod który będę kierował czy to życzenia, czy oczekiwania. Panie i panowie, dołączam do najlepszych życzeń pana marszałka i kieruję je do wszystkich kobiet. Zauważmy, że to one ogniskują całe życie domowe. One są nośnikiem najwspanialszej tradycji w rodzinie, ale i w społeczności najbliższej. One również są najbardziej otwarte na przyjęcie wszystkiego, co nowe w całym otoczeniu. Serdecznie paniom winszuję tego święta i życzę najlepiej. Zwielokrotnie życzenie pana marszałka, również pani Annie Anders, życzę samej pomyślności, a w szczególności, żeby trafnie i skutecznie realizowała swój program u nas w regionie. Podobnym kandydatom na przyszłość życzę, żeby mieli prawo zagłosować na samego siebie w regionie, do którego przyjeżdżają. To wierzę, że się już w przyszłości nigdy nie powtórzy. Dotąd może być ta praktyka, dokąd sami kandydaci nie będą rozumieli sensu jednomandatowych okręgów do Senatu, tak jak jednomandatowych okręgów w gminie. Szanowni Państwo, dziękuję za obywatelską wrażliwość wszystkim, którzy poszli do urn, bez względu na ich wybór. Dziękuję im, ale życzę również szczególnie i dziękuję tym, którzy propozycje dobrej zmiany odnajdywali przy moim nazwisku. Szczególny ukłon kieruję do rodzinnych stron. Stało się tak, że przyszedł do swoich, a swojego przyjęli. Moja praca przed powtórzonymi wyborami do Senatu pozwoliła mi promować piękny region, jego ludzi, dokonania, przeszłość, tradycje, ale również oczekiwania i nadzieje. Spotkałem się z kilkoma tysiącami ludzi różnych środowisk i dlatego jestem bogatszy o kolejne przemyślenia, a dotyczą one regionu suwalsko-łomżyńskiego aż po Mońki. Będą one mi bardzo pomocne w dalszej pracy samorządowej w sejmiku województwa. Tego nie roztrwonię. Dziękuję wszystkim, którzy ze mną polemizowali. Wczoraj uważnie wysłuchałem mowy przewodniczącego PiS w Łomży. Żałuję, że dominował język walki, jak w teorii Marksa walka klas, albo w teorii Darwina walka o byt. Zabrakło gestu zaproszenia wszystkich z wyborczego frontu do jedności w pracy ponad podziałami po wyborach. A to jest moja specjalność. Szanowni Państwo, nie urządza się defilady zwycięstwa w twierdzy, której nie zdobyto. Może lepsze byłyby inne adresy. Dziękuję obywatelom Łomży, Suwałk. Pewnie jutro będzie lepiej. Nikt nie wmówi mnie ani moim wyborcom, że przegraliśmy.
to jak na ringu remis prawie, ze wskazaniem na jesienią kandydat PiS też z importu wygrał, miał 50% poparcia. W niedzielę trochę mniej. Ja miałem 27% wtedy poparcie, dziś mam 41%. Ale zostawmy rachubę. Jeśli szukamy przegranych, to są nimi najbardziej ci, którzy uzyskali ułamek głosów w stosunku do liczby podpisów, które pozyskali. Ich zmylono, wręcz oszukano. Im najbardziej współczuję. Poszkodowanym jest również rząd i parlamentarzyści klubu PiS, którzy przez kilka tygodni nie pracowali nad sprawami państwa, a obwozili swoją kandydatkę. Winszuję im uporu. Sprzedaż obwoźna kosztuje więcej niż produkt miejscowy. Wierzę, że w sprzedaży obwoźnej nie było towaru o wątpliwej gwarancji czy trwałości. Choć i ten można sprzedać. Dziękuję lokalnym i krajowym mediom, które są najbliżej poletka obietnic i przyszłego pola wykonania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana Jacka Piorunka. Szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za kolejne zaproszenie na konferencję prasową zorganizowaną przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Dlaczego moja obecność? Tak jak poprzednio, był to nasz wspólny kandydat w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej. I tutaj w tym momencie chciałbym wszystkim sympatykom Platformy Obywatelskiej na ziemi łomżyńskiej i w całym okręgu wyborczym bardzo serdecznie podziękować za udział i istotne wsparcie naszego wspólnego kandydata. Proszę państwa, mnie oczywiście trochę smuci, nawet mocno smuci porażka naszego kandydata, ale cieszy niezwykle ten wynik. To przecież Łomża miała być taką swoistą laurką, która pokaże, że Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie i mocno wygrywa, szczególnie w tym okręgu wyborczym, i pokazuje, że jest dominującą siłą nie tylko tutaj na Podlasiu, ale także w całej Polsce. Okazało się inaczej. Oczywiście miało na to wpływ wiele przyczyn. Oczywiście po pierwsze to, że to, co się dzieje w naszym kraju, to, czym jesteśmy epatowani przez telewizję, ale też to, co dzieje się w naszym mieście, tutaj w Łomży. Taki swoisty marazm, którym jesteśmy ogarnięci. I to zdecydowało, że Łomża powiedziała nie Prawu i Sprawiedliwości w tych wyborach i wierzę, że będzie to tendencja dominująca również w przyszłych wyborach. Oczywiście gratulujemy pani Anie Anders zwycięstwa. Przyłączamy się do wszystkich gratulacji i wierzę, że będzie ona wsparciem, w szczególności dla władz naszego miasta, że nie tylko hasło przyjechałam, zobaczyłam, zwyciężyłam, ale przyjechałam, zobaczyłam, zwyciężyłam i będę wspierać i pomagać. I tego sobie i wszystkim mieszkańcom Łomży w szczególności życzę. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana Józefa Mieluszewskiego. Szanowni państwo, oczywiście na początku serdecznie gratuluję wygranej pani Annie Marii Anders, która ogłosiła, że jest w drużynie parlamentarnej tego okręgu. Dotychczasowa taka dobra tradycja parlamentarna parlamentarzystów łomżyńskich była, że niezależnie od opcji politycznych wszyscy starali się działać na rzecz tego miasta i tego rejonu. Czego serdecznie życzę pani senator i życzę, żeby spełniła, przynajmniej starała się spełnić swoje obietnice.
No może tak nie ze wszystkim do końca, bo jeśli chodzi o te bazy NATO, to tak trochę jest u niektórych sprawa trochę wątpliwa. Natomiast jeśli chodzi o życzenia pana prezesa, przyjmujemy je w dobrej wierze. Pan prezes wczoraj bodaj trzykrotnie powtórzył, że takich wyników opozycji życzy w przyszłych wyborach samorządowych, parlamentarnych i do parlamentu. No te wyniki dla nas w Łomży są satysfakcjonujące. W regionie, tak jak można wyczytać z komisji, z wyników komisji wyborczych, w regionie przegrał nasz kandydat 6%. Ale w samej Łomży akurat też o 6% miał lepszy wynik od pani Anders, bo przekroczył 50%, a pani Anders tylko 44%. Na uwagę zasługuje też fakt, że pozostali kandydaci zdobyli w tych wyborach uzupełniających znacznie mniejszą ilość głosów i procentowo, jak w poprzednich wyborach do Senatu, gdzie była frekwencja dużo wyższa. Tym razem pozostałych czterech kandydatów zdobyło nieco ponad 5%, a poprzednio około 22%, co świadczy o tym, że te wybory były takie spolaryzowane. W zasadzie wyborcy poszli do urny, żeby opowiedzieć się za jedną bądź drugą opcją. No, w Łomży mamy tą szczególną satysfakcję, że na 32 obwody do głosowania nasz kandydat wygrał 22, a ta czego dotychczas no, była to sytuacja niespotykana. No oczywiście słabsze wyniki mieliśmy w gminach, w środowisku wiejskim. Ale wynik 34% w powiecie łomżyńskim, chociaż powiat łomżyński stosunkowo najgorzej, najmniejsze miał poparcie, to wynik 34% też nie jest takim wynikiem złym. No, proszę Państwa, w tych wyborach działy się różne rzeczy. Było dużo wyborców w pełni świadomych, ale podejrzewam, że niektórzy jeszcze do końca nie wiedzieli, jak głosować. No, powiem taki przykład. W gminie Przytuły, gdzie nasz kandydat radny sejmiku w tej gminie dużo pomagał w budowie dróg, w zawiezieniu chociażby dzieci do teatru. Wodociąg powszechny. Wodociąg. I honorowy obywatel gminy Przytuły z legitymacją numer jeden. I został honorowym obywatelem gminy Przytuły. Natomiast pani Anna Maria Anders, bodaj chyba nigdy nie była w Przytułach i wątpliwe, czy kiedykolwiek będzie. A wygrała zdecydowanie. Takie, ale niezależnie od tego, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy poszli do tych wyborów, a szczególnie podziękować tym, którzy oddali głos na naszego kandydata. I bądźcie Państwo o tym przekonani, że to nie był głos zmarnowany. Że dzięki temu wynikowi sytuacja jak gdyby stała się w pewnym stopniu taka normalniejsza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę bardzo o zadawanie pytań. Dlaczego przegraliście? To trzeba wyborców pytać. Naprawdę. Ale nie było poważnej strony winy, nie, kampania, nie było nikogo z Nowoczesnej, nie wspiera pana ten. Nie, był poseł i szef struktur podlaskich na konferencji prasowej, pan poseł Krzysztof Truskolaski.
W Suwałkach był, także też oczywiście tutaj przewodniczący Schetyna był, ale też często powtarzam, to nie jest tak, bo to był jednak kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego przy wsparciu pozostałych, tak, środowisk, no i samo popierany, tak, ale samo to, że inne środowiska nie wystawiły swoich kandydatów, to już jest ważne, tak, bo nie rozbijają się te głosy, które pewnie by zmieniły też te wyniki, wiadomo, jeszcze bardziej. Za 3 lata do parlamentu też pójdziecie razem? Panie redaktorze, no to oczywiście nad tym, powiem tak, no na pewno struktury nasze wojewódzkie będą nad tymi wynikami dyskutować, będzie przeprowadzona szczegółowa analiza, wszystko sprawdzimy. No oczywiście o tym, co będzie w przyszłości się działo, na pewno na bieżąco wszystkie media będziemy informować i tutaj wy też nie zostawiacie takich rzeczy, które się dzieją, dziś się dzieją w województwie bez komentarza, także czas pokaże, jak to wszystko będzie w przyszłości wyglądać. Na pewno Polskie Stronnictwo, jak niektórzy mówili, że już to jest równia pochyła, te wybory pokazują, że jednak są wyborcy, którzy chcą, żeby na scenie politycznej było Polskie Stronnictwo Ludowe, była Platforma Obywatelska, była Nowoczesna. No nie może być tak, że jest jedna partia w kraju, bo do 1989 roku wszyscy walczyli o to, żeby każdy mógł głosować na partię, z którą się identyfikuje, z którą chce się identyfikować i tak dobrze, że tak się dzieje. Szanowni Państwo, scena polityczna w tych najbliższych latach będzie tak dynamiczna, że dzisiaj nie sposób nawet prorokować, z kim do wyborów pójdziemy, czy sami pójdziemy, czy to będą te partie i te twarze, które dziś jeszcze oglądamy w telewizji, a może zupełnie nowe. Natomiast nam będzie zawsze zależało być blisko albo razem z tymi, co myślą podobnie jak przez 120 lat Ruch Ludowy. Ja, proszę Państwa, przed chwilą wróciłem z Rajgrodu i rozmawiałem z mieszkańcami, niektórymi mieszkańcami oczywiście tej gminy i powiedzieli mi w ten sposób: panie Jacku, gdyby ta kampania Mieczysława Bagińskiego była tak dynamiczna, przynajmniej przez miesiąc, tak jak w ostatnim tygodniu, to na pewno kandydat Mieczysław Bagiński zwyciężyłby w tych wyborach. A przypomnę, że w Rajgrodzie 60% zdobył w stosunku do 40% do pani Anders. No nie sposób też było zwyciężyć w tak zmasowanej kampanii, którą prowadziła kontrkandydatka. Potężne zaplecze rządowe. Sam prezes przyjeżdżał chyba 2 czy 3 razy do Łomży. Ministrowie, dwa kluby parlamentarne PiSu na terenie zachodniej części województwa podlaskiego. Prawdopodobnie też no, potężne środki finansowe, no bo też i kampania medialna, i billboardowa, i tak dalej, także no i do tego trzeba pamiętać, że jest to okręg typowo zwany matecznikiem PiSu też. Także to nie jest łatwo prowadzić kampanię w takich warunkach, ale dobry kandydat i to, że ludzie dzisiaj zaczęli myśleć trochę inaczej, spowodowało, że wynik był tylko troszeczkę gorszy niż kontrkandydatki.